Cześć, ja jestem Kasiolcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siedmiu Grzechów Głównych. Widzimy się dzisiaj z Aleksją, która jest bardzo smutna. Ona czuje się, słuchajcie, osamotniona, jeszcze nie do końca trzeźwa oraz, co najważniejsze, jest pożądliwa i ma wielką ochotę na barabara. No słuchajcie, to jest Sim, ja tutaj nie będę się wtrącać, jeżeli ona chce, jeżeli jeszcze ten alkohol w głowie szumi i buszuje i potrzebuje bliskości, Aleksja, nie alkohol, no to idziemy do Jacka, zobaczymy czy on śpi, 4 rano w ogóle, dzieci nie śpią całą noc, bo się wyspali gdzie tam byli w tym żłobku, no i teraz się bawią na podwórku zabawkami, więc Lexi niech tutaj obudzi tego Jacka, obudź go, wstawaj Jack, powiedz, że tutaj nie możesz spać i w ogóle, czy wiesz, tutaj podejść do niego, może nie rozmawiaj o technikach fitnessu, ale na przykład możesz tutaj, załóżmy, jakąś taką gadkę na podryw delikatną zastosować, co myślisz o tym, ale ja nie wiem, czy to jest dobre wychodzić z pokoju tam, gdzie na widok dzieci, bo tam, zobaczcie, są dzieci, o tam, jaka ryba, ja pienie, jaki kurde dziób zrobiła. No ale dobra, słuchajcie, wracają i co będą? Porozmawiać. Aha, okej. Okay. No to może usiądźcie tutaj i rozmawiajcie. Usiądź i rozmawiaj. Zobaczmy, jakie ma nastrojniki nasza Lexi. Ochota na barabara, świeży tampon pod paska. Boże, jakie to apetyczne wszystko. Następnie trzeźwieje, więc powoli się uspokajamy. Następnie mamy skurcze, wiadomo, jakieś tam takie menstruacyjne problemy. Podniecające przekomarzanki. Okej. Okay. No i oczywiście tutaj reszta jest tymczasowa niepłodność, ochota na coś słodkiego. Odważnym szczęście sprzyja. Okay. No to w takim razie usiądźcie i rozmawiajcie sobie. W ogóle ona w takiej tej swojej, chciałam powiedzieć koszulce, ale to taki bardziej romper jest. W takim romperku tutaj przyszła do niego. Więc no co, no to romantyczne dalej. Drocz się zalotnie, on jest zaróżowiony. A jakie ty masz w ogóle nastrojniki? Zobaczmy. O Jezu, ja tu nie mogę się ustawić dobrze. Słuchajcie, ściany bym zrobiła, ale nic nie będę widzieć. O, teraz. Bo jak oni do siebie pasują, nie sądzicie? Zobaczmy nastrojniki. Podniecające przekomarzanki cały czas. Romantyczna atmosfera. Ozdobiona, ale to nas nie interesuje. Tak szybko dorasta. Zarumienienie się. Głód też przy okazji. Ale to chyba taki głód jedzenia bardziej. No dobra, no to weź no... Powiadomienie o adopcji. Okej, teraz gadasz mi, nie gadaj mi teraz o żadnej adopcji. Ja tutaj pocałuj może go, weź tak się odważ i go pocałuj. Co ty na to, Lexi? Jak już szaleć, to szaleć. Zwalisz później na wino. Tak ci nalewał? Boże, jakie oni do siebie oczy maślane robią. Ten to w ogóle wygląda, jakby nie miał oczu. Co takie masz, jakieś takie jasne te oczy? No i co? Ej, czekaj, czy on coś nie chce od nas? Ty społeczna mendo! Za przeproszenie, odrzucił nas! Ale wiecie co? Z jednej strony społeczna menda, a wiecie co z drugiej strony? Mógł powiedzieć do niej po prostu, że sorry, ale jesteś niepijana i tak dalej, nie wiesz co robisz, jeszcze nie wytrzeźwiałaś do końca, a ja nie chcę, żebyś później czegoś żałowała. Więc może Jack jest naszym bohaterem. Dajcie znać, co wy myślicie. Zatem my sobie może zjemy resztki tej sałatki, chociaż nie wiem, czy to jest dobre na kaca. Wiesz co, ty umiesz bardziej gotować, więc może zróbmy coś, co pomogłoby ci dojść do siebie. Jajecznica jest zawsze dobra na kaca, więc gdzie jest jajecznica? Halo, tilapia, naleśniki. No nie mamy jajecznicy. To bardzo... O, jest, jajecznica z bekonem, więc róbmy dla rodziny jajecznicę z bekonem. Coś tłustego, bo tłuszcz pomaga w walce z alkoholem. Ja po prostu to wyczytałam jak coś. Nie no, żartuję. Dobra, bierz sobie, bierz. Teraz ty, mój drogi, weź, bo widzisz, dziecko ci śmierdzi. Potworny smród czuję. O Jezu, potworny smród i potworny głód. Więc weź, no, wykąp tego Ryanka malutkiego. Natomiast Kimberly jest teraz w szale, wpadnie w histerię, bo jest głodna i w ogóle różne rzeczy. A czy ty potrafisz sama zrobić siczku, czy nie bardzo? No niby umiesz, no to wiesz co, jak jesteś gniewna, to pewnie nie trafisz do tego nocnika. Ale spróbuj chociaż, co? Jest bardzo głodna, ja wiem, ale już się robi jajecznica. Już się robi. Także ty, mój drogi, jak już skończysz kąpać, to weź się przebierz. No bo to nie jest strój najlepszy na takie upały. Zmieńmy to na coś, nie wiem co to jest, cokolwiek to jest, to załóż. A ty jak skończysz, to zaraz będziesz umieszczać dzieci w ich, chciałam powiedzieć, karmnikach. Jak to się nazywa?
siodełkach, w siedziskach, ale najpierw widzę, że chcesz zjeść. Dobrze. Będziesz konsumować w łazience, rozumiem. Tutaj przy kupce, aromaty i te sprawy, super fajnie, smacznego ci życzę. Pęka ją głowa. Powiem wam, że te... Jeszcze zatrzymam, bo widzę, że jest nowy nastrojnik. Ten mod jest jak dla mnie strzałem w dziesiątkę totalnym. Wszystkim będę polecać, bo jest bardzo, wprowadza taką realistyczną nutkę do naszych simów. No zobaczcie, kaca ma gościuwa, okres, pijana była, załóżmy jakieś tam, nie wiem, ma pryszcze, inne rzeczy, trądziki, no zajebista rzecz, naprawdę. Co ty tutaj? Good dream, zobaczcie, miała dobry sen. Amazing nawet miała sen, zobaczcie. No tak, amazing, to super. I domowa atmosfera, ale tu mamy cechę parceli i w ogóle tutaj jest milion jak z dawnych lat, przebywanie w pobliżu rodziny, świetnie. No i tutaj to wszystko, tymczasowa niepłodność i niezręczne spotkanie. No, powiem szczerze, że na pewno poczułaś się niezręcznie, na 100%, ale myślę, że Jack tutaj wcale nie chciał nic złego, a wręcz przeciwnie, po prostu nie chciał jej krzywdzić. Ja myślę, że Jack tak naprawdę czuje coś do niej, ja myślę, że czuje nawet coś więcej i też pokochał te dzieci, mimo że nie wie, że są jego, ale bardzo kocha i zajmuje się nimi, jak widzicie, chce i w ogóle, więc myślę, że Jack jest dobrym facetem tak naprawdę. Weźmy porcję dla Ryana w takim razie i jak skończysz, to mógłbyś tutaj też od razu Kim posadzić do drugiego. Posadź Kim, tylko ty nie jedz sama, albo dobra, nie podchodź się, nie rusz, bo zaraz później, a on chce siku. No dobra. Co mamy? Dzień psikusa. No dobrze, to będziemy jakieś tu psikusy robić. Zaraz, don't worry. Najpierw posadź ją. No dawaj, gościu, poproś o jedzenie. No ale masz już jedzenie. Idź ją posadź, please. Can you? A co tutaj? Can you hear me? SOS. Boże, przypomniało mi się. Idź wyczyść. A ty posadź dziecko, bo ja cię zaraz posadzę na Marsa gdzieś. No nie wierzę. Dobra, ona już je, to walić to. Nie ma sadzania, idź zrób siku. I jak zrobisz siku, to weźmiesz porcję. Natomiast ty, moja kochana, chodź na górę, bo wiesz co, po tym jedzeniu, to ja myślę, że ci się należy jakiś prysznic. Weź szybki prysznic, zrób siku, uspokój się, przebierz się od razu, umyjesz sobie ząbki, tu masz swój zlewix, umyjesz zęby. I jeszcze bym chciała, żebyś zmieniła... Boże, tu zdrzemnij się, a ja przytam zamknij się. Że zamknij się. Nie zamykaj się. I nie rozbieraj się do naga, ale jakiś strój na dzisiaj, myślę, że może taki w kapeluszu, bo wiecie, jak to na drugi dzień, to nie bardzo, żeby w słońcu przebywać, więc ten kapelusz nam się na pewno przyda. Dało mi gdzieś za lustro. Teraz tak, Jaczek, tutaj korzystasz, tutaj pod boki się nadwziąłeś, nie wiem, czy to jest najlepsza pozycja do korzystania, ale skoro tak uważasz, to why not, why not? Ty sobie jesz, czy Ryanek zjadł? Ryanek, weź no dokończ, jak ty w ogóle się wydostałeś z tego? Widzieliście to? Przecież nikt go nie wyjmował. Dziwna sprawa. Ty, mój drogi, spuściłeś po sobie wodę? Chyba spuściłeś. Umyj rączki, umyj ząbki i nie jadłeś. Aha, no dobra, to najpierw umyj ząbki, a później jedz. Możecie mi napisać jakiegoś wyznania, że tak powiem. Ja zawsze najpierw myję zęby, a potem jem śniadanie. Nigdy odwrotnie, a niektórzy ludzie to najpierw jedzą śniadanie, a dopiero potem myją zęby. Nie rozumiem czegoś takiego, słuchajcie. Jak można jeść swoją, po prostu nocne zarazki? Także jestem z tej drugiej grupy. Okej, moja droga. Ty ignorujesz ten w ogóle dzień psikusa, ciebie to nie interesuje, więc ja myślę, że możesz podejść tutaj na górę, chwilę się pobawić klockami, dosłownie sekundę i za moment pójdziecie spać oboje. A ty jak skończysz jeść, to pójdziesz jeszcze na nocniczek, proszę bardzo, skorzystaj. I dzieci no niestety pójdą spać, dzisiaj będziemy mieć taki dzień wolniejszy od dzieci, w sumie wczoraj też mieliśmy wolny wieczór, ale dzieci będą spać, a my będziemy tutaj sobie no pogłębiać te relacje, tak myślę, no. Na pewno lekcje czuje się w golfie. Czuje się głupio i musi zmienić ten golf przede wszystkim, więc zaraz się przebierze. Na pewno czuje się, słuchajcie, no głupio po tym, co się stało i chciałaby, no, porozmawiać z Jackiem. Mega to wygląda. Ja muszę zrobić zdjęcie, słuchajcie, jak ona tak te myje zęby i tak myśli o niebieskich migdałach. No dobrze, także myj sobie, kochana, ząbeczki, przebieraj się, a Jaczek, jak tam Jaczek sobie je, no to świetnie. No i Ryan, jak skorzystasz, to też pójdziesz od razu do góry, do spania. Przebrana? Tak, przebrana, podejdź tutaj do malutkiej, podejdź, no i czytaj małemu dziecku, Kimberly, kończ, czytaj jej do snu. Nie wiem, czy tutaj uda ci się czytać, zaraz zobaczymy.
Może usiądziesz na tej półce, tak jak ostatnio Jack robił, chyba tak. No i poczytaj tutaj. Ona się przesiądzie tu. No dobrze. No to niech się przesiądzie i malutki podejdzie zaraz tutaj, żeby go też położyć. Ty zmywasz, super. Posprząta trochę nam w domu, fajnie, fajnie. W ogóle do czego służy to? Aha, to tylko jest lampka taka, znaczy lampka, no świeczuszka. Znowu nie włączam dzwonków. I'm sorry, zrobię to teraz, bo zawsze zapominam. Okej. Pozmywaj, mój drogi, pozmywaj. I ty jesteś porobiony na maksa, także ja się bardzo cieszę. Czy tu trzeba wyczyścić? Nie trzeba wyczyścić, ale trzeba pozmywać ten talerz. Ryan jest już na górze, więc ty, moja droga, czy możesz tutaj położyć go spać, bo chyba czytać nie będziesz mogła mu, z tego względu, że tu malutka śpi, a ty nie dosięgniesz czytaniem, a tu tamtego łóżka, także połóż go, utul do snu Simkę, utul do snu jego, jak on już zaśnie. Okej, to wcześniej już było utulone. No to świetnie. Co idzie dżaczek? Pływać w basenie? Okej, wyśmienicie, to podejdź tutaj. Dżaczek będzie pływał, więc ja myślę, że możesz sobie... A zmieścisz się tutaj usiąść, czy nie bardzo? Chodź, usiądź tutaj. O. O nie, ty jesteś mega smutna. To może ona po prostu mu teraz mówi, że słuchaj, tak się... beznadziejnie poczułam. No tak się beznadziejnie poczułam, jak mnie odtrąciłeś i może tutaj teraz właśnie gada z nim, a on nawala chyba na szybkość jakimś kraulem. Czy możesz do niego mówić jak on ten, czy nie bardzo? Nie, nie bardzo. No to w takim razie ty też musisz pływać. Pływaj nago, to nie. Pływaj energicznie, opaście, bo ona jest w ogóle bardzo pobudzona. Nie wiem, po czym ty taka jesteś pobudzona, po tym świeżym tamponie? Chyba tak. Po świeżym tamponie dziewczyna jest pobudzona i ból głowy ma. Dobrze, to weźmiemy dzisiaj jeszcze jedne tabletki, jesteśmy też kapryśni, oraz mamy duży apetyt, oraz jesteśmy znużeni, no także no dzieje się, słuchajcie. Popływać... Co jest z twoimi nogami w ogóle? Jak ona dziwnie się rusza, patrzcie. Jakiś Slenderman wygląda. Jak foka, meduza, coś takiego, patrzcie na tej nogi. Nie mogę! Czekaj, od spodu jak to wygląda? No co najmniej Jezu, jakie stopy! O kuźwa! Nie wierzę w nią! Nie wiem, co tutaj się dzieje. Weź wyjdź, kobieto! Wyjdź lepiej, bo zaraz ty sobie jesteś człowiek guma, a wyglądasz jakbyś nie miała kości, jak Harry Potter wtedy, co wiecie, połamał rękę i ten chciał mu naprawić kość mu. O Jezu, to był najgorszy moment w całym Harry Potterze. Już nawet ślimaki jak rążygał, to nie były tak okropne, jak ta ręka Harry'ego, co się tak wyginała bez kości. To było straszne. No ale dobra, moja droga, weź ty się przebierz w takim razie, załóż ten kapelusz na głowę i chodź po prostu pójdziemy na leżaczek, położymy się i sobie trochę wychillujemy. Tu masz leżaczek gdzieś tak tutaj, no. O, a czemu nie możesz zażywać? Nie mogło zażywać kąpieli słonecznej wewnątrz pomieszczeń. Ale jak wewnątrz? O, pozażywamy kąpieli słonecznej w aktualnym stroju, żeby właśnie mieć zasłoniętą głowę. No po prostu sobie się wygrzejemy tutaj. Jak najbardziej to jest wskazane. Połóż się, kochana. O. Niewygodnie na brzuchu będziesz leżała. No to świetnie. Może troszkę się opalimy, a ty, mój drogi, nie ma słuchania muzyki, tylko też będzie zażywał nago. W stroju kąpielowym, choć pozażywasz troszeczkę kąpieli. Jak stoi, jak i pewne siebie. Tak, to nieźle, to nieźle. Choć pozażywacie razem tych kąpieli. No i co, będzie trzeba porozmawiać zaraz trochę. O, ciekawa jestem tak w ogóle, czy jeżeli oni mają skiny, to czy ta kąpiel na nich zadziała słoneczna, te opalanie, czy nie bardzo. Ciekawa jestem strasznie. Śmierdzisz. Znowu jesteś nie ten. Musisz się przemienić. Musisz się przemienić. Chodź, kochana. Podejdź tutaj do łazieneczki. Podejdź. Zaraz wrócisz, tylko no musisz zmienić, słuchaj, co nieco. Musisz tutaj pozmieniać co nieco. Dawaj, slice of life, leczenie, środki higieniczne. I weźmiesz od razu leki, bo boli cię głowa, więc weź też lek na uśmierzenie symptomów. O, szał sprzątania. To weź, jak już masz szał sprzątania, to sprzątnij, dlaczego nie? No, ile czasu już ten okres? 3 dni, mój Boże. O Jezus Maria. No to trudno. No jak tak, to tak. Weźmy tą kąpiel jeszcze w aktualnym stroju. Tutaj dokończmy wylegiwanie się.
Także nie wiem, czy to zadziała, jeżeli mamy skin. Wydaje mi się, że nie, ale wy musicie mi napisać, bo ja pewnie nie zauważę, bo ja ogólnie różnic ciężko mi jest zauważyć, zazwyczaj nie zauważam. No słuchajcie, dzisiaj mamy niedzielę, także już dzisiaj pod wieczór będziemy wracać do domu, koniec tego dobrego. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się wrócić tutaj na wyspę i znowu pobyć w tym przepięknym domu, w tej przepięknej rezydencji. No zobaczcie, jak to jest cudownie. Aha, i jeszcze bym chciała zaliczyć ten jacht przed powrotem do domu, więc zobaczmy. Jak tutaj się tego używa? Pływaj, usiądź, wyleguj się na kajak pływacki. O, to ty choć się powylegujesz, natomiast ty, mój drogi, weźmiemy kajak z pływakami. Zobaczymy, o co tu chodzi, bo ja w sumie tego chyba nie używałam wcześniej. Gościu, ty już jesteś poparzony słonecznie, jakiś taki czerwony się zrobiłeś, czy mi się wydaje? Wstawaj, wstawaj i nie gadaj. Płynie, Lexi. Ona taka pokraka trochę, jak tak pływa i te nogi jej. Uj, byłaś łysa przez chwilę. No to ty się wyleguj, a Jacek tutaj... Ale to tako? W sensie, że śpisz? Na tym polega wylegowanie się na kajaku? Mój Boże. No to... opuść to nie. Zostań, zostań, zostań. Aktywuj żagiel. Czy ty możesz wsiąść do nich, czy nie? Ty, no, tylko jedna osoba może, ale lipa. Wyległo się na kajak. No, co? Zakręciła. Nagły zwrot akcji. Chcesz jechać do kosza? Wyrzuć śmieci. No dobrze, no to siema Jack, miło było, au widzenciusz, płyniemy, kurde. No to my płyniemy, no dobra, no, no to fajnie, fajnie. Jeszcze ona jaka jest dumna z siebie, patrzcie. Muszę zrobić zdjęcie. Muszę zrobić fotę. On tak w dół. No pięknie wyglądasz, Lexi. Przepięknie. I ten Jack tak jakby uciekał w tym tle. No muszę zrobić taką jeszcze pyk. Może tak jeszcze z boczku. Nie no, z boczku nie, bo widać dom bez ścian. Więc może tak z tej maniurki. O, no wyśmienicie. Powiem ci, jesteś żeglarz. Po prostu wspaniały, świetny. Płyń, płyń, płyń sobie. No to Jack, jak już dostałeś kosza, aha, to idziesz sobie poćwiczyć? No to poćwicz, bo ty do pracy w sumie masz ćwiczenie, no nie? Aha, sprawność fizyczna i jogging, no tak. Karolina chce, żebyś poszedł z nią na bazarek. Nie, nie ma żadnego bazarku, sorry Gregore. Nie, nie, nie. A ty, moja droga, musisz te śmieci wyrzucić koniecznie w tej chwili, ja rozumiem to. Czasem tak się zdarza, strasznie dzwony biją, nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu. No to idź, no co, no idź, no. No serio, jakiś chyba pogrzeb albo wesele jest, bo tak walą. Wyrzuć sobie śmieciuszki i jak skończysz, nie jesteś głodna, dzieci też chyba są porobione w miarę, no to co, będziemy zaraz wracać. A czy ty potrzebujesz? Nic nie potrzebujesz, to podejmij tą karierę, bo w sumie możemy już to zrobić, żeby zacząć wykonywać to, co nam każą do kariery. Póki jeszcze mamy, że tak powiem, dobę wykupioną tutaj w tym mieszkaniu i tam o 16 to się załóżmy kończy, to do 16 jeszcze mamy chwil kilka. Znajdźmy no tą pracę. Kariera, sportowiec. Proszę bardzo, od 12 do 19. Poniedziałek i czwartek jest wolny. No to super, dopiero w środę idziemy do pracy. Więc nie jest tak źle. Co potrzebujemy? Trzeci poziom charyzmy, sprawności fizycznej i trening jest niezaczęty. Więc ja myślę, że można spokojnie tutaj przed telewizorkiem sobie poćwiczyć, ale nie wiem, czy tutaj nie będzie ci stolik przeszkadzał. Więc potęcz sobie. Zobaczmy, czy... Chyba damy radę, bo już by machała ręką, tak mi się wydaje. O, fajnie, fajnie, dobra, to ty sobie potańcz. Zaraz pójdziesz tam do Jacka, do góry, bo widzisz, on tutaj obiega. No to ty jak potańczysz, to podejdziesz tutaj. No nie, no nie, musicie się zamienić. Ty podejdziesz tutaj, energicznie ćwiczenia, a ty podejdziesz tutaj i pobiegasz sobie na bieżni po prostu. Czy to jest liczone jako trening? Tak, dopiero zaczęte. Czyli taniec też jest liczony jako trening. Podejdź no tutaj do niego. O, pobiegaj. No i zaraz porozmawiajcie sobie w końcu. Pochwal strój, powiedz, że masz fajną podkoszulkę. Poproś o pieniądze, to może nie. Natomiast coś przyjaznego. Dziel się nastrojem związanym z dniem psikusa. Nie wiem, czy on też ignoruje to. Nie, on to kocha, zobacz. On uwielbia to tradycję. No to rzucaj tą siłownię, bieżnię, ty też to rzucaj. I gadaj o tej tradycji do niego. Jak on to uwielbia, no to super. No i co? Pogadałaś już, powiedziałaś? Pożartuj z nim, ożywiona rozmowa, schlebiaj.
Poznaj go trochę. On by chciał... złośliwe by chciał ci zrobić, Boże, jaki on jest czasami po prostu... Co to za plama? No dawaj syrenę. No to zróbmy to. Co masz na koszulce, pyk pyk, nic tu nie masz i za nos złap. Dobra, to może być takie zabawne. O, się pośmieje z tego? Ma złamane serce cały czas jakieś. Co w ogóle się dzieje? Entuzjazmuj się zainteresowaniami. Weź ty, chłopie, się w garść. I tutaj do niej troszeczkę okaż jakiekolwiek zainteresowanie. Bo on to ukrywa strasznie, słuchajcie. Nie wiem, czy on się boi, czy co. Pochwal wygląd. Że ona go odrzuci, albo nie wiem, ma jeszcze jakieś skrupuły odnośnie swojej żony, mimo że im się w ogóle nie układa. Nie, totalnie. To myślę, że... A wręczysz jej jakiś prezent? Czarne słuchawki. A włącz jej słuchawki. Powiedz, że masz coś dla niej z okazji tutaj tego pobytu, że tak lubi ćwiczyć, to teraz będzie mogła z okazji nowej kariery też mieć super słuchawki i będzie mogła sobie ćwiczyć. No to świetnie, ja zrobię wam zdjęcie, nie martwcie się. Zawsze jestem gotowa, słuchajcie, z aparatem. O Jezu, nareszcie! Dzwony przestały dzwonić, bo czekałam specjalnie, aż skończą. Słuchajcie, 20 minut dzwoniły. Nie wiem, co się stało, patrzyłam przez okno, myślałam, że może jakiś ślub, czy pogrzeb, czy coś. Ale nie wiem, co się stało. Po prostu sobie postanowiły dzwonić. Obejmij ją, dlaczego nie? Na czym myśmy tu skończyli? Właśnie na tłumaczeniu lekcji, że to nie tak, jak myślisz. Spróbuj pocałować pod jej miołą. No dobra, to spróbuj. A gdzie ta jemioła właściwie? Jak to wygląda? Aha, bo on w ręku trzyma jemioła. Co jest? Ona nam wręczyła róże, słuchajcie. kochana, ale róże? No. Zobaczcie, Aleksja wręczyła Steamowej imieniu Jack oryginalny prezent, dołączając wyraz oddania. Nigdy cię nie opuszczę, zawsze możesz liczyć na moją miłość, która rośnie z każdym dniem. Jack może znaleźć prezent w swoim wyposażeniu. Ale ja tego nie kliknęłam. Ludzie, czy wyście mieli coś takiego? Czy to jest z tym modem? Slice of life? Czy o co chodzi? Romantyczna szczodrość. Obie strony wiedzą, że wręczenie idealnego romantycznego prezentu oznacza tylko jedno. Rozkwit pięknej miłości. Dobry trening. Idealna opalenizna. Odprężające pływanie. I w ogóle tutaj różne takie. I zarumienienie się. O, w nosek. O Jezu, spadłam z balkonu, halo, dzwońcie po pogotowie. No dobra, ja myślę, że tutaj pochwalmy wygląd. Ja myślę, że tak naprawdę to jesteśmy na dobrej drodze i może faktycznie, tak jak wy mówiliście nieraz, tak jak też ja myślałam, ucałuj dłonie, to może i dobry pomysł jest, żeby Jack spróbował być z Aleksją i tak dalej, bo on nie czuje nic ze swojej żony już od dawna. To był taki związek, wiecie, formalny tak naprawdę, tylko nigdy do siebie nic tak naprawdę nie czuli. Teraz ona boi się, że go straci, dlatego to próbuje o niego walczyć, bo zauważyła, że on się oddala, że znika z domu i tę sprawę. No, ale chyba jest trochę za późno i Jack po prostu tutaj, odkąd poznał Lexi, tak naprawdę zaczął... Zapisz grę. Świetnie, tak oczywiście. Zaczął coś do niej czuć. Tak mi się wydaje, że to była taka, wiecie, miłość od pierwszego wejrzenia, ale on walczył z tym, walczył. I teraz ja nie mogę na ciebie kliknąć, gościuwo. Jak to się dzieje? Zobacz, nie mogę na nią kliknąć. Po prostu niesamowite. A ty też nie możesz. Aha. Po prostu gra mi się zacięła. Wyśmiechnicia! O, zapisało się grę po prostu. No dobra, słuchajcie. Lecimy w takim razie do domu powoli, bo już jest 14:30. Jak się dzieci mają? Spójrzmy. Dzieci śpią. Zmniejszmy sobie ekran. Ja myślę, że już możemy powoli właśnie dzieciaki budzić i wracać do domu. No co? Tak naprawdę. Nasze wakacje... what? Co się właśnie stało? Co ty tu robisz? I jak ty tu weszłaś? I gdzie jest Jack? No słuchajcie, delikatnie jestem w konsternacji. Nie wiem, skąd ona wie, że my tu jesteśmy. I tak dalej. Ale no... Potraktuj ozięble. No...
Nie wiem, słuchajcie, jak mam się zachować, tak naprawdę, co mam powiedzieć, bo nikt jej tutaj nie zaprasza. Ona sobie przyszła, a my tutaj świetnie spędzaliśmy czas z Jackiem i tak naprawdę zapominaliśmy o Zari, a ona przecież wyjechała na studia. Musiała przyjechać, nie wiem skąd wiedziała, że my tu jesteśmy. W ogóle, co ona do nas chce? Porozmawiaj z Simką o imieniu Zari i rozmawiaj. No, porozmawiaj z nią, powiedz, że tak naprawdę nie wiesz, czy to jest to i w ogóle, czy to ma wszystko sens. Nie wiem. Więcej, podłe. Ona do niej flirtuje w końcu, czy nie? Krytykuje techniki Barabara, to może nie, ale może kucie. Kucie o karierę, muzykę, politykę. O karierę, ale uznajmy, że to jest po prostu taka kłótnia o życie i o to wszystko. No bo no jednak, wiesz, myślę, że też Zari delikatnie się zdenerwowała, że ona tu jest z Jackiem. I pytanie tylko brzmi, czy przypadkiem Zari nie powie dla Jacka w nerwach prawdy, że to są jego dzieci i tak dalej. Nie mam pojęcia, jak to wszystko się wydarzy. Więcej, podłe. No myślę, że też generalnie tutaj jest jakaś wymiana zdań między nimi. Nie wiem, co tutaj naprawdę dodać. No ja myślę, że tak to zakończymy. Po prostu zerwiemy. A Zari w przypływie emocji negatywnych, nerwów i tego wszystkiego po prostu powie dla Jacka, że to są jego dzieci, że ma sobie zabierać lekcje i dzieciaki i tak dalej i żeby lepiej uważał, bo ona powie już z kolei jego żony. Także myślę, że tak ta sytuacja się rozwinie. Przewińmy, bo tutaj jeszcze mamy po drodze skrzycz. Teraz na razie dziewczyny się kłócą cały czas. Wypominają sobie to, tamto. Lexi postanowiła w ogóle wyjść. Lexi, wracaj! Wracaj, bo rozmowa jest nieskończona. Poszłaś grać w szachy z Jackiem. What? What? A Jack w ogóle nieświadomy. Przegra. Nie wiem, czy on wie, że ona jest z Zari. Była, bo już teraz nie jest, jak widać. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę to trochę mi jest szkoda Zari, bo jednak ona zostawiła wszystko dla Lexi, zostawiła swojego chłopaka, z którym być może była szczęśliwa, ale ona też w sumie, no ona jest chyba bi, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ona jest lesbijką, czy ona jest biseksualna. Wydaje mi się, że ona jest biseksualna. No i co, po prostu wyprośmy. Powiedzmy, że no niestety tak to wszystko wygląda. A ona wychodząc po prostu zahaczy o Jacka i powie mu prawdę. Także Jack dzisiaj wszystkiego się dowie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tej całej sytuacji, sprowokowanej przez oczywiście losowe wydarzenia, jak to często u mnie bywa, że ja swoje scenariusze piszę przez jakieś losowe wydarzenia. Zróbmy zdjęcie. Także, kochani, co? Napiszcie wszystkie swoje spostrzeżenia na dole w komentarzach, będę bardzo wdzięczna. My wracamy za chwilę tutaj do domu i następny odcinek już będziemy z naszego mieszkania prowadzić. No i zobaczymy, co się będzie działo w ogóle dalej. Nie mam pojęcia, czy teraz będziemy z Jackiem, czy nie. Nie wiem, dajcie znać na dole. Ja wam życzę miłego dnia, wieczoru, weekendu, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. Trzymajcie się ciepło i do następnego.